Ilość kontraktów, które zostały już podpisane, jeśli mówimy o autostradach, na dobrą sprawę, poza jednym odcinkiem, dają gwarancję efektu ciągłości, bo jak jeżeli spojrzymy na mapę, to my do praktycznie 13 czy tam 14 roku uzyskamy pełną ciągłość na południu Polski autostradą A4. Do 15 roku na pewno uzyskamy, na pewno, zakładam, że uzyskamy ciągłość od Gdańska na południe Polski, do Gorzyczek. Dzisiaj możemy z 100% pewnością, że w tym roku uzyskamy ciągłość od Świecka do Warszawy. Natomiast nie wiemy, jaka będzie możliwość, jeśli idzie o kontynuację odcinka od Warszawy do Terespola, no przy założeniu, że jest realizowana obwodnica Mińska Mazowieckiego, to jest odcinek autostradowy. Co dalej tam, to rzeczywiście nie wiemy, bo jeśli idzie o realizację tego programu w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, biorąc pod uwagę poziom ruchu, to się nie kwalifikuje moim zdaniem, a środków budżetowych na budowę tej autostrady nie ma i tu ma Pan rację, że tam efektu ciągłości się nie uzyska.